Na dzisiaj przewidziano garb tęczyński. Rowery na hak i lokalnymi szosami tniemy do Rudna. Tu na leśnym parkingu zrzucamy rowery i hajda. Leśnymi ścieżkami docieramy do zamku Tęczyn. Baszta Dorotki, pięknie odnowiona, patrzy na nas z góry. Jedziemy do głównej bramy. A tu ząk. Dzisiaj piątek, a zamek otwarty tylko w soboty i w niedzielę. A przez kratę widać wejście z wielce obiecującym napisem zakaz wchodzenia na mury. No trudno, szorujemy dalej. Ostatni rzut oka na odległe zamkowe mury. I przelatujemy nad autostradą A4. Za Grojcem skręcamy w leśną przecinkę, tak zwaną brandyskę. Ho, lekko nie jest. Wąsko, na zmianę błotko albo piasek. A drzewa wyglądają jak ze strasznej bajki z dzieciństwa. Ale w końcu udaje się wyrwać i szarpani jedynie przez wysokie trawska wpadamy do cywilizacji. Za Regulicami niektóre chaty powoli się osuwają. Ale asfalcik bardzo dobry i zero samochodów. Uspokajamy oddechy przy pięknej kapliczce. Ale już po chwili klocki w zęby tempo 22. Czyli jak w filmie z piękną Michelle Mercier. Tętno wystrzeliło jak kurs bitcoina. No, ale nie ma się co dziwić. W końcu uliczka nazywa się Stroma. Dalej wyjeżdżamy na płaskowyż Simota. Stoi tu sobie zadbana przydrożna kapliczka. Ale solidne drzwi zamknięte. Można jedynie skorzystać z cienia. Bo upał już dręczy, niczym w wojsku dziadki młode koty. Tniemy dalej z sielskimi widokami. I napadamy zamek Lipowiec w Babicach. Drewnianym mostem nad fosą wjeżdżamy w bramę. Bajki parkujemy w zamkowej sieni i skik na rundkę po gotyckich zakamarkach. Zamek zbudowany w większości z wapiennych kamieni, ale gdy zadrzeć głowę, widać ceglane łukowe sklepienia. Niektóre fikuśnie poskręcane niczym dziewczęce warkoczyki. W XVI wieku w zamku było więzienie dla niepokornych duchownych. I taki Francesco Stancaro spędził trochę czasu w tym kamiennym sanatorium. Ale mógł sobie poczytać i nawet coś skrobnąć gęsim piórem na pergaminie. A taka cela zimą z pewnością robiła za niezłą kryokomorę. Szorujemy po schodach na zamkową wieżę. Całkiem słusznych rozmiarów, 30 metrów wysokości. A mury grube jak portfel Jeffa Bezosa. Ostatni okoluk na okolicę. I wzdłuż zamkowych murów zjeżdżamy do Wygiełzowa. Chwila pedałowania po chodniku. I zajeżdżamy pod pałac Starzeńskich w Płazie. Piękna, XVIII-wieczna, barokowa rezydencja. A do tego wspaniały ogród. Jeszcze tylko kropelka smaru na łańcuch. I gnamy dalej. Zjeżdżamy w zielone chaszcze. Uwaga, teren strzałowy. Zakaz wchodzenia. A ładnie to tak, chycać pod taśmą? No chyba, że ktoś się chce nieco rozerwać.
bo w kamieniołomie widać już założone ładunki wybuchowe. Za oblaszkami skręcamy w drogę na Siejkę. Fantastyczna asfaltowa ścieżka biegnie przez Puszczę Dulowską. A od ilości rowerowych drogowskazów można dostać oczopląsu. Na koniec mijamy budynki studia filmowego Alvernia Planet. Jak nic wygląda mi to na bazę kosmitów. Ale pomimo wołania cip cip cip, zielone ludziki do nas nie wyszły.